Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Chyba się powtórzyłem, nieważne. W każdym razie, jeżeli wam się odcinki podobają, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Tak, przepraszam, że na początku o tym mówię, ale no, łapki w górę są bardzo ważne. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ dzisiaj lecimy na Księżyc, więc mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. Koniecznie kliknijcie tutaj w subskrypcję, jeżeli ktoś nie subskrybuje, ponieważ 70% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału, więc koniecznie musicie nadrobić ten swój błąd. Słuchajcie, patrzcie co, jestem przygotowany. To jest moje przygotowanie na wylot w kosmos. Mam nadzieję, że będę miał tego, że tam uda się za to przeżyć. Mam łóżko, diamenty i shulker boxy, w których mam zapas na to, żeby tam przeżyć. Jakieś jedzenie, jakieś drewno, wiecie, takie budulce podstawowe. Zobaczymy, jak długo się tam uda przetrwać. Mam oczywiście też kostium. Chłopaki już czekają na mnie przy rakiecie, więc muszę tam szybko pójść, bo jak zwykle jestem spóźniony. Więc już tam biegniemy szybko do nich. A, tu jest Neon. Halo, halo, Neon. A, kto to? Ty, ja myślę, że ty już przy rakiecie będziesz. A czemu przy rakiecie? A to się spóźniłem się! Spóźniłem no ty też się spóźniłeś? Szybko. Stary, ty też się spóźniłeś? Już tam dobra, już tam stary, biegnę. szybko, lecimy do rakiety. Bo ja się spóźniłeś, to jest tak samo się. Jak ja. Odlecimy ze mnie. Ale co, zapomniałeś o tym? Rakietowe stygnie. Zapomniałeś o tym? Że... No nie zapomniałem, ale mi się godziny chyba pomyliły. Już tam lecę szybko w stronę no, rakiety. Gdzie ty jesteś w ogóle? Czekaj, a idzie za mną. O, założyłeś hełm. Ja założę pod tym, bo muszę jeszcze buta naciągnąć, bo był taki nie do końca. Rozumiem. No to Dave tam już czeka na nas. No jasny, dawaj. Lecimy tutaj, nie, no, tędy. Tutaj chyba, jeżeli dobrze pamiętam, no to tutaj gdzieś się szło. Tutaj raz, dwa, trzy. Czekaj, jest tutaj Davey gdzieś? Szukam. Jest rakieta, ale Dave'a też nie widzę. A jest, chyba tam stoi. Dobra, chyba widzę Dave'a. Halo, Daveson. Halo? Och, przepraszamy za spóźnienie. To na was się tyle czeka, rakieta. Przepraszam za spóźnienie. Nie chcieliśmy się spóźnić, to był przypadek. Chłopaki, ważna informacja, trzeba odpalić rakietę w taki sposób, że ja mam tutaj wiadro lawy, one się wyleje i rakieta eksplosuje do góry i leci. Dobra, ale to mamy mało czasu, stary, jak ty to już tam podpalisz, to czekaj, gdzie to? No, kurczę, gdzie to szybka piłka, tak, szybka tu? Piłka. Tutaj, to może już będę czekał na górze, co? No, w sumie chodź na górę. Leci! Tak? Dobra, szybko! Hełmu nie mam założonego! Hełmu nie mam założonego! Dobra, pięć! Zamuruję! Macie czym to zamurować? Trzy! Dobrze! Dwa! Dobrze! Ale trzęsie! Wow, tu zamurowane! Jo, nie mogę! Lecimy w kosmos! Lecimy! Ale się cieszę! Ty, hełm muszę założyć! Szybko! Ja już mam założyłem. Ty masz taki no, ja fajny, taki czepek. Ale ty masz taką zaraz będziemy na księżycu. Ty masz taką cienką szybę między twarzą a tym, że tobie nie widać. Potrafi oddychać w różnych. No, żaba to wiesz, oddycha i na powierzchni i pot, nie? No, jestem tutaj mocno. Dobra, a ile taki lot zajmuje, wiecie? No, chwilka. Tak? Dobra. Chwilka. Ja się... A dobra, możemy się przespać, no. A nie ma nocy. No, ej, ale mamy fajne kolory łóżek, w ogóle tak się to skończyło. Oj, zabrać łóżko! Nie ma łóżek, no to niestety musimy. Znaczy, nie ma łóżek, nie ma nocy, więc nie pójdziemy spać. Wow, chłopaki! Słyszeliście to? Jak taki huk, jakbyśmy ten. Uderzyłem się łokciem w ścianę. Ale chyba jesteśmy już, nie? Bo to coś walnęło. No nie wiem, tak wydawałoby się, że tak. Sprawdzamy. Mam nadzieję, że w nic nie wydarzyliśmy. O kurczę. Co to? Ej, dobra, rozmawiam. Co? Gdzie my? Co? Jesteśmy na Księżycu! Udało się! Co jest grane? Ale statek nam się troszkę jakby tak rozszczepił się tak jakby. Ale tak się robi ponoć, Ale rozwalił się statek kosmiczny. Wow, ale kosmos wygląda świetnie. Ale tu nic nie ma, chłopaki. Czekaj, ja chcę wyjść tutaj na górę, zobaczyć co tutaj jest. Też chcę. To jest totalna masakra, nie wiem. Bo wylądowaliśmy w jakimś takim... Słońce, ciekawe, czy ten tunel, ten, jak to się nazywa, krater, czy zrobiliśmy my tą rakietą, czy to już tu było? To jest krater, właśnie. Ciekawe, czy będziemy stąd gdzieś widzieć jakieś nasze palianowo, jakąś chociaż taką część palianowa. Nic nie ma. Totalna pustka. Totalna pustka. Nie wiedziałem, że na księżycu są chmurki. Ja nie mogę, nie, ja nie mam chmurek. Tu nic nie ma totalnie, tu nic nie ma, chłopaki. Trzeba będzie przeszukać cały ten księżyc, trzeba będzie to zrobić. Ale jaka równina. Nic nie ma, ale jazda. Totalnie, masakra tu jest. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na księżycu, jak widzicie troszkę się tutaj już pozmieniało, ponieważ były odcinki u Neona i u Dave'a, więc koniecznie do nich wbijcie, zobaczcie co tu się tak naprawdę wydarzyło, skąd się wzięło tutaj Stary, ten taki domek obok i to wszystko. Jaką dziurę? Musiałem zalepić dziurę, bo była tutaj w tym.
rozwalone. Gdzie? Wszystko. Gdzie? I tutaj musiałem zalepić, w krakiecie w środku. Co ty gadasz? A to? Zalepiłem. Ej, w ogóle, no i bez sensu, psujecie statek, weź. Dobra, nie, naprawię David. To przecież, no, kurczę, napraw to normalny temat być tutaj, no. O, no już, dobra. Teraz a, wszystko ja wygląda dobrze. Balej, idę spać. Dobra, słuchajcie, mam pomysł, chodźcie, bo przygotowałem coś. Czuło. Przygotowałem się na to, ponieważ spodziewałem się, że mogą być z tym problemy, więc się przygotowałem. Patrzcie, tutaj na górze dałem 3 shulkerboxy, które miałem ze sobą w tym. No, zabiorę je, żebyście nie wiedzieli i mnie nie podkradali, ale ten jest ważny, ponieważ tu jest szyba, nie wiem, czy widzicie, szyby. O kurczę. Zrobimy szklarnię. Żeby mieć w czym robić te jakieś, wiecie, te nasiona, znaczy, no wszystko tak naprawdę, wszystkie rośliny, żeby to po prostu, wiecie, miało możliwość rosnąć. No dobrze, no to w takim razie szklarnię na debili już mamy. Lecę zrobić normalną szklarnię w takim razie. Jestem buteryką. Jestem statkiem w butelce. Dobra, chodźcie. Myślę, a to nie że... lepiej już tam, gdzie mamy trawę, to po prostu zalepić. Ale tam jest mało miejsca. Ja myślę, że można zrobić tu gdzieś wyżej to. Dobra. Żeby po prostu, żeby więcej miejsca było na to, no bo mamy niewiele, nie oszukujmy się tam na dole. Więc a myślę, że tu gdzieś. Z powrotem? No przecież to tutaj już, nie? Patrzcie, wyzerujmy tutaj cały ten bok tutaj. Ej, tak mam jakby. Pomysł, pójdę pozwiedzać, co się tutaj jeszcze na księżycu tego, czy na zewnątrz coś jest. Może. Ale tam nic nie ma, stary, to jest księżyc. Co by tu miało być? Jesteśmy pierwszymi osobami, które tutaj są na tym księżycu palionowym. No ale no, może są tutaj jakieś. Właśnie, kłopaki. Może jakieś ufolutki. No myślę, że gdzieś mogą być, ale na pewno się jeszcze nam nie pokażą teraz. Dobra, tutaj rozwalamy to. I zbudujemy no myślę, że... Odkryłem coś niesamowitego, chłopaki! Co tam masz? Co odkryłeś, chłopaki? Czekaj, bo on tam dalej daleko biega. Odkryłem to, że cały księżyc jest z jednego materiału zrobiony z zewnątrz. O ty Sherlocku! Naprawdę? Nagrodę Nobla dla tego plana poproszę. I tutaj nic innego nie ma, jest tylko to! Dobra, to chodź tutaj. Dobra, idę, wracam do was, chłopaki. Ale to się przydała ta informacja. Chodź tutaj, myślę, że tak. Dobra, idę, tak, chłopaki. Robię tą szklarnię. Wymiary zaznaczmy. Siema. Może tutaj maksymalnie do tyle. Tutaj do tyle. Siema moje chłopaki. Co tam, chłopaku? Chłopaku. Musimy to o, zrobić. O, tu, stop już, stop. Teraz na bok. Zrobimy tutaj taką szklarnię, żeby po prostu w tym ej, dało się przeżyć. Kupę. Ej, możesz, Neon, zajdź po ten, gdzie... Patrzcie, kupa mi powylatywała. To jest glina. Neonku, proszę, zachowuj się. Wiem, że brak tlenu źle wpływa na mózg, ale bez przesady. Zajdź pod Dirta. Dobra, idę. Żebyśmy szybko, mieli lecę, tutaj do środka, do tej szklarni. Ej, popatrz, Dirt. Mam wiem. O, super. Sobie. O nie, źle postawiłem na szybę. Jak najlepsze statki z NASA. Dobra. O, jak wam będzie brakowało szyb, to mówcie, bo ja mam ich dużo jeszcze. O, to jak komuś daj mi, brakuje masz? Piosenki dobra, o to, leceniu w dal i o, to masz o, tutaj. O locie, to zapraszam na piosenkę Szczypsona, VIP Rasa. Tak, zapraszam na Flow Riders, to jest kanał, na którym wrzucamy utwory, więc tam koniecznie musicie wbić. Link jest w opisie, zapraszam. Tam się pojawiła niedawno moja nuta. A już tak ta piosenka, jak tu graliśmy. A jak ja się mam stąd wydostać, chłopaki? No tu możemy zrobić takie wejście, czekajcie. No musimy... tam będziesz takim korniszonem, tam będziesz takim królikiem doświadczonym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, mamy wejście w ten sposób. Zrobię jeszcze takie, żeby było, wiecie. Do tej szklarni musi być wejście odizolowane od tlenu. I tu musimy drzewa, tu będziemy zasadzać na pewno. Więc czekajcie, zrobimy sobie tak. Koblem zrobię jakieś schodki na to, takie prowizoryczne bardzo. O nie, koblem, nie tym. Dobra, o. Wchodzimy tutaj na górę. I na jaką wysokość się drzewa tworzą? Bo to jest bardzo ważne. No tak z 7, 8? 6, 7, no. Dobra, to ile mamy tutaj? 5. To jeszcze musimy 2 ej, do góry. Ej, znalazłem dyrta! W środku pod księżycem jest dyrt do zebrania. No to dobrze, tam jest w ogóle... Tam odkryliśmy na odcinku, że tam jest mnóstwo surowców też, które możemy zbierać, więc na pewno przeżyjemy na tym księżycu. Jeśli wam się oczywiście odcinki podobają, jeżeli chcecie, żebyśmy ten księżyc robili, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No to jest taki, no taki mus, że tak powiem już nawet, nie? To już nawet nie jest dobrowolne, to już jest mus. To jest obowiązek. Ale żelazka, ojeju, niu. Dobra, i teraz zróbmy... Podstawa. Tak, i tutaj. Dobra, i równo z tym zrób teraz... Nie mam już szkła. Nie masz szkła, dobra, już ci daję. Ło, ale zestaw. No ja się przygotowałem, bo wiedziałem, że tu będzie trzeba coś takiego zbudować. Tam do środka trzeba Dirta też dać. Masz tego Dirta, co nam dał? Nie.
No, gdzie masz tego dirta? No, wywaliłem wam tam. Aha. Nie, nie wiem. Czekaj. Nie no, zebrałeś Daveson. Ja nie mam, nie mam, serio, nie mam. Ej, no to gdzie on jest, bo ja też go nie mam. Mam klej. Trzecia, a to ja go mam jednak. Aj, neon, neon, dobra, daj mi go. Wow, prawie spadł. Dobra, tutaj, o nie, za dużo o jedną szybę dałem. Musimy ją oszczędzać. Jednak ty byłeś oszustem, dokładnie. I taki tytuł odcinka, neon jest oszustem. Neon jest oszustem, na księżycu. Szok, zobacz zdjęcia. Bełtek. O jeny, dobra. Potrzebujemy, kto ma z was wiadro? Ktoś miał? Ja mam. No, Rafatus ma na pewno. Ale dobra, no to zajdź po wodę. Ja tym dirtem teraz tutaj w środku zrobię, żebyśmy mieli na roślinność i tak dalej. Część zrobię, tutaj zasadzimy drzewa, ale czy... mamy w ogóle nasiona do drzewa? Macie nasiona do drzewa? Nie, ja mam zwykłe nasionka. Mam weed. Dobra, rozumiem. No to... Dobra, mogę posadzić weed! Dobrze. To będziemy sadzić weed. Peace, normalnie. Weed sadzimy, jest dobrze. Ja wtedy jestem tym, jestem Snoop Dogiem. Bombardy. Wow, się robi noc, zaraz możemy pójść też spać, żebyśmy się mogli, żebyśmy się wyspali przed następnym dniem. Dobra, zrób... Dobra. Czekajcie, gdzie my mamy łóżka? A, w tej rakiecie jeszcze mamy, nie? Jako jedyny nie mam łopatki. No to patrz, masz. Masz to i pójdź co zrobić. O, dzięki, miałem już diamenty, ale skoro dałeś no, to widzisz. To nie narzekam. Znaj dobroć pana. Swego. Ale jak ja mam dwa staki diaksu, a jednego mi rzucił, kurczę, a ja mam wykopany. Ej, ale mamy mało tego dirta, trzeba go więcej uzbierać, bo tu patrzcie ile tego jest. No, malutko. Tutaj, no już się kończy tak naprawdę. Co ty gadasz? Już? No nie, no to my nie przeżyjemy. Teraz, w tym momencie mi się skończyło. Równo trzy linie udało mi się zrobić za to, co mi Neon dał. No to trudno, mamy tylko tyle. Dobra, chodźcie spać, bo jest noc. Jest noc na księżycu, no w sumie to jest całkiem logiczne, że też jest noc. Tutaj jest też słońce wschodzi, księżyc jest tylko od rana do wieczora. Znaczy w sumie 24/7. Dobra, chodźcie spać. Ała. Boli mnie tutaj. Wysokość mnie boli. Czekam na ciebie w łóżku. A, ja mam łóżko tutaj. O, dobra, no tu, a ja się położę wam w nogach. Leżę wam w nogach. Was teraz zacznie bić chyba, bo się... Wyciąga się trzeba z rana. Jak równocześnie dostali. Z rana dostali tak obrażenia. No dobrze, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już na następnym odcinku jutro o godzinie 19:19. Znowu z księżyca zobaczymy, jak tutaj nasza historia się dalej potoczy. No i tyle, do zobaczenia. Widzimy się jutro. Cześć.